Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny materiał z serii Myślach Neuroterapeuta. Patryk Sobotka, witam Was serdecznie. I dziś robimy sobie zajawkę. Ale myślę, że fajną zajawkę dotyczącą stawów skroniowo-żuchwowych. Jest to częsty temat w naszej gminowej praktyce. I ja osobiście z takimi osobami pracuję często. Mało tego, właśnie z tego obszaru szykuję dla Was materiały, Online, takie w formie warsztatów onlineowych, kurs nowego, online czyli stawy skoraniowo-szkłowe Okiem Neuroterapeuty, czyli nie będzie tylko i wyłącznie pracy z tym obszarem, ale żeby ten projekt miał rację bytu, to bym chciał znaleźć kilka osób, które z, takimi, z takim tematem mają problemy i odezwijcie się po prostu w komentarzu, że chcielibyście wziąć udział w takich nagraniach. Oczywiście będzie to pewnego rodzaju barter, czyli terapia, jednostyka, za to, że będziemy mogli udostępnić to w ramach kursu online-owego. Tak czy inaczej, dzisiejszy temat. Stawy skrężychowe. Weźmy się do roboty. Czyli mamy temat stawów skrężyczowych, i są to tematy, gdzie pacjenci zgłaszają różnego rodzaju, właśnie, bóle w obszarze głowy, czaszki, twarzy, czaszki, głównie jakieś klikania, strzelania, przeskakiwania, które utrudniają im, czy to artykulacje, czy to spożywanie posiłków, czasami przeradza się to w formę jakichś szczękościsków, jakichś problemów związanych z uszami, bo oczywiście staw skrężyczowy jest bardzo blisko kanału słuchowego i czasami różnego rodzaju. Ruchy w tym stawie mogą przekładać się na różnego rodzaju, właśnie, szumy strzelania, klikania w uszach. E, więc jest to ważny obszar, tak naprawdę, nie tylko i wyłącznie, e, jeśli chodzi tam stan stawską tylko to może rzutować nam na problem, czy to uszu, czy bólów głowy, czy bólów twarzo czaszki, czy jakichś obrzęków w obszarze, właśnie, głowy całej, praktycznie, dlatego że ten obszar będzie też często. Znaczy będzie często nam to liczym fizjologicznie robi to, będzie nam filtrował, będzie związany z odpływem krwi żylnej, z dużej części głowy, tak? Mówię tutaj akurat o obszarze skrzydłowym, zwoju skrzydłowym, który tutaj możemy sobie zastymulować, pracując wewnątrz. Tak czy inaczej, fajnie byłoby, żeby ta praca rzeczywiście koncentrowała się na początku, jak pracują mięśnie, które mają możliwości zwierania zębów, takie zaciskania tego obszaru albo otwierania. Mowa tu oczywiście o obszarach skroniowy, żwacz, mięśnie skrzydłowe czy mięśnie, które wchodzą w skład e, aparatu otwierającego. Czyli mięśni nad i podgnykowych, tak? Czyli skoncentrujemy się na tym, koncentrujemy się na tym, ale oczywiście może tak się zdarzyć, że jest to pewnego rodzaju skutek, dlatego że ten staw, i to jest bardzo fajnie zbadane, zaobserwowane, jest mocno związane z tym, co dzieje się w przejściu potyliczno-szyjnym, a dokładnie w połączeniu szytowo-potylicznym. Więc bardzo często równego rodzaju nierównowaga napięciowa i ruchomości właśnie tego obszaru będą wpływały na to, co się dzieje na stawie skrożuchwowym. I to oczywiście można sprawdzić. Terapia tego obszaru może być bardzo często bardzo fajnym rozwiązaniem i nie jest ona stosunkowo trudna. Można zacząć od pracy z mięśniami podpotylicznymi. Oczywiście tutaj nie tylko biegną się podpotyliczne. Fajnie sobie zobaczyć, jak pracują mięsień płatowaty, półkulcowy. No i oczywiście cała grupa prostowników odcinka szinego. To jest, słuchajcie jakby jedna z pierwszych rzeczy. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat staw służuchowych, popraktykować pod okiem terapeutów, którzy w tym temacie już troszeczkę siedzą, to oczywiście zapraszam Was na kursy i terapii, które mam przyjemność prowadzić. Take it easy, to jest nasze tutaj slogan szkoleniowy. I tam ten kurs podzielony na dwie części. Pierwsza część bardziej strukturalna, dwa moduły, gdzie bierzemy pod uwagę, jak pracować kręgosłup, staw wodowy i oczywiście staw skroniowo -żyuchwowy. Druga część bardziej układ autonomiczny, psychosomatyka, egzamin z tego wszystkiego i kompleksowe podejście do pracy, praktycznie z większością problemów waszych pacjentów. Dużo diagnostyki, dużo testów dużo myślenia logicznego, tak żeby uszyć terapię na miarę dla każdego pacjenta. Do zobaczenia na sali szkoleniowej. Wasza Kraków, trzymajcie się. Hej. I wracamy do stawu słyżuchowych. Oczywiście obszar, głównie obszar gnykowy jest związany z pracą klatki piersiowej, mostka i kompleksu barkowego. Mamy takie na przykład struktury jak mięsień gnykowo-łopatkowy, więc się może okazać się, że różnego rodzaju kontuzje, które miały miejsce w obszarze kompleksu barkowego będą wpływały na to, jak pracuje koźnykowa, a ona wpływa na to, jak pracuje, jak się otwiera staw skroniowo-żuchwowy. Więc może okazać się, że obszar mostek, obojczyk, łopatka i cały kompleks barkowy będzie na to rzutowo. Szczególnie jeżeli macie problemy właśnie z jednym stawem skroniowo-żuchwowym. I na przykład z barkiem po tej samej stronie. Warto sprawdzić też, jak wygląda ciągłość powięziowa pod kątem urazów, operacji różnego rodzaju blizn na obszarze: twarzy, brody, to jest częste też miejsce, słuchajcie, urazowe, jak po prostu walniemy sobie, e, czy to huśtawką jako dzieci, czy ewentualnie upadniemy e, gdzieś tam na schody, czy ktoś nas uderzy. E, to się okazuje często, że ten obszar dalej jest tkliwy, dalej jest napięty, dalej jest wrażliwy i warto z tym obszarem zacząć pracę i oczywiście na warsztacie tutaj, ale nowy będziemy sobie to robić również. E, więc kilka rzeczy. No i oczywiście oprócz tego, że my sprawdzimy sobie tam. Staw skrężuchwowy, sprawdzimy sobie przejście tej szyjne, sprawdzimy sobie kręgosłup szyjny, ocenimy sobie kompleks barkowy. To często jest tak, że my tym obszarem kompensujemy gorszą pracę, czy to brzucha, czy to kompleksu barkowego i możecie zwrócić uwagę, czy wy na przykład wykonując jakieś ruchy, nie zaciskacie albo właśnie pacjenci nie zaciskają zębów. To bardzo często można sprawdzić w ten sposób, że oceniamy sobie na przykład pracę cyjnoprocznego, Okazuje się, że on jest załóżmy słaby, pacjent zaciska zęby i ten mięsień się normotonizuje. Jest szansa na to, że w wielu przypadkach wtedy warto powiedzieć pacjentowi, żeby zwrócił uwagę na to w ciągu dnia, że on te zęby bardzo często zaciska, ponieważ chce skompensować gorszą pracę czegoś, a czego? No to już trzeba to sobie to e, znaleźć. Więc znowu, nawet zobaczcie, ten obszar się rozszerza bardzo mocno o inne partie. Oczywiście wszystko to można sobie spokojnie w gabinecie krok po kroku sprawdzić. No i ten obszar jest, słuchajcie, bardzo mocno związany oczywiście z komunikacją, z mówieniem, z aktywnym słuchaniem. Więc jeżeli my mamy z tym problemy związane właśnie z komunikowaniem o swoich potrzebach, o swoich granicach, o tym, co nas tam uwiera, co nas ciśnie, to po prostu nie wychodzi z nas, no, to oczywiście to się może przekładać na problemy ze stawem z zestawem żuchwowym więc różnego rodzaju tajemnice, różnego rodzaju tajemnice rodowe, różnego rodzaju rzeczy, które po prostu, no, prawie że wychodzą, kipią z nas, ale my trzymamy tutaj język za zębami, tak się mówi często, trzyma język za zębami, to wcale nie jest lepiej. Więc to jest bardzo istotna kwestia pod kątem komunikowania tego, co jest we mnie. I chcę wypłynąć, ale z jakichś powodów ja nie pozwalam, bo uważam, że jak to powiem, to się inni ode mnie odsunął. Jak to powiem, to u kogoś urażę, Jak to powiem, to się koniec świata wydarzy. Oczywiście są tu różnego rodzaju programy i niekorzystne przekonania, które naszym życiem sterują, a niekoniecznie są jakoś formą prawdy. Po prostu mi się tak wydaje. Więc to jest coś, co rzeczywiście w gabnecie często wychodzi. I jak proszę pacjentów na przykład, też możecie sobie zobaczyć, zrobić taką wizualizację, gdzie na przykład kładę cici, kładziecie się, zamykacie sobie oczy i czujecie po prostu, co się w tym stawie, co się w, tej, co się w tym stawie skrążychowym, co się w tej szyi dzieje pod kątem takiego artystycznego opisywania. Tak? Czyli jak ja to czuję. Niekoniecznie ból, napięcie, sztywność, tylko że jakby coś mnie trzymało, jakby ktoś mnie... Ostatnio taka fajna wizualizacja, pacjentka powiedziała, że wygląda po prostu jakby... Ona się czego miał założony kaganiec. Taka ciekawostka. No i pytam się, ok, ale to jest tak, że to ktoś Ci go założył, czy to Ty sama sobie go założyłaś? Ja sama. Dlaczego? No idziemy dalej, tak? Czyli to, co było mówione wcześniej, można w ten sposób zrobić. No i ten kaganiec po prostu trzeba sobie ściągnąć. Czy sobie tą pętlę z szyi ściągnąć. Czy ewentualnie poprosić kogoś, że Ej, nie możesz tego robić. I po prostu to musi z nas Wypłynąć Oczywiście nie musi. Fajnie byście chcieli, żeby to z Was wypłynęło, ale jak chcielibyście być zdrowi i z tym problemem nie mieć nic, większości problemów, to fajnie, żeby to wyszło. Więc zobaczcie, temat wydaje się być prosty, bo jeden staw tak naprawdę, ale z racji tego, że jest związany z wieloma obszarami, to ta praca może być bardzo mocno zabiła i bardzo często kończy się tym, że my z tym stawem po prostu pracujemy bardzo mało albo gdzieś dopiero pod koniec terapii, czyli kilka spotkań nawet może być tak, że go nie dotykamy, a to napięcie z niego powoli schodzi, 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 bo jest to kompensacja. My oczywiście w tym stawie, to może powinno pójść na początku, paść. Chcielibyśmy, to jest bardzo ważne akurat w tym obszarze, że ta praca, słuchajcie, po obu stronach, czy to skroniowych, żwaczy, czy to właśnie kości gnykowy, mięśnik tutaj, które są po prawej, po lewej stronie kości gnowej, to ma działać symetrycznie. Tutaj napięcie i timing w obszarze Stawu sąsiłkowego jest kluczowe, jest mega ważne, dlatego że jak mamy jakiś obszar po jednej stronie niewydolny, po drugiej stronie kompensuje to, to ta żuchwana będzie uciekała w jedną stronę. Będziesz ma na przykład po łuku. O, może nie aż tak, tak bez przesady. Będziesz nam po łuku lekko, co oczywiście powoduje, że tu jest za duża kompresja i że nam idzie po łuku w prawo, a tu jest zbyt duże rozciąganie tkanek, tak duże rozciąganie tropizowej, a tu jest zbyt duża kompresja na staw i na krążek stawy, który w tym obszarze jest. Więc chcielibyśmy, żeby była równowaga, bo jeżeli tej równowagi nie będzie, tutaj będzie bardzo często dochodziło do różnego rodzaju przeciążeń, zmian zrodniowych i tak dalej. Tak? Czyli wszystkich kom, konsekwencji, które, e, których ta nierównowaga dotyczy. Więc suma sumaru, co byśmy nie robili i tak ma się skończyć na tym, że żwacze są, normotoniczne skroniowe są, normotoniczne obszar skrzydłowy pracuje, prawidłowo jest normotoniczny, chociaż ciężko go zbadać, jeśli chodzi o te serwomięśniowe i obszar nad- i podnękowy ma być norbotoniczny, kompleks barkowy ma działać prawidłowo, a aktywacja w cylindrze brzusznym ma być super, plus kręgosłup ma mobilny. Brzmi jak dużo pracy, no ale tak to wygląda, jeżeli chcemy być zdrowi, no to wymaga pewnej ilości pracy od nas. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że rozszerzyłem troszeczkę Wasze myślenie w kategoriach stawu służbowego Jeżeli Was ten temat interesuje i chcielibyście więcej praktycznej pracy, no, oczywiście jest taka szansa, dajcie mi znać w komentarzu, będziemy działać. A jeżeli po prostu chcecie całą, e, konkretną e, dawkę wiedzy na temat pracy z tam skrężuchwowym z perspektywy neuroterapeuty, to chwilkę cierpliwości, poczekajcie i już niebawem taki produkt u nas na kanale, e, u nas na e, platformie, na neuroprojekcie się pojawi. Dzięki i do zobaczenia. Widzimy się w szkoleniach nerwistyki i terapii.